Czy wiesz, czym jest spółdzielczość i jakimi wartościami kieruje się bankowość spółdzielcza? Kto był pionierem bankowości spółdzielczej na ziemiach polskich? Kiedy powstała obecna struktura sektora, składająca się z banków zrzeszających oraz banków spółdzielczych? Ile zrzeszeń banków spółdzielczych działa dzisiaj? Co jest siłą dzisiejszych banków spółdzielczych? Odpowiedzi znajdziesz w trakcie spaceru po historii polskich banków spółdzielczych. Zapraszamy Cię na wirtualną podróż w czasie na www.historiabs.pl. To wyjątkowa ekspozycja, która przybliży Ci 160 lat bankowości spółdzielczej w Polsce. Dzięki niej odkryjesz, że historia banków spółdzielczych jest nierozerwalnie związana z historią Polski. Poprowadzimy Cię przez początki bankowości spółdzielczej w XIX wieku, czas zaborów, niespokojne lata II Rzeczpospolitej czy pełen politycznych zakrętów PRL. Poznasz, na czym polegała kluczowa rola banków spółdzielczych w rozwoju lokalnych społeczności, jak banki odpowiadały na historyczne wyzwania i jak dziś, w erze cyfrowej, pielęgnują swoje wartości, będąc blisko ludzi i ich potrzeb. Podczas wirtualnego spaceru tradycja łączy się z technologią i nowoczesnością. Każdy krok w tej interaktywnej ekspozycji to nowa opowieść dla młodszych i starszych, dla każdego, kto ceni historię i chce zrozumieć współczesność. Zostań częścią tej fascynującej opowieści. Dzięki temu zrozumiesz, skąd bierze się siła polskich banków spółdzielczych. Zapraszamy!